Dzień dobry Państwu, nazywam się Piotr Siekierski, to jest kolejny podcast Volley Time, a moim dzisiejszym gościem jest Mateusz Wieniek, środkowy reprezentacji Polski i jurajski rycerz Aluronu CMC, warty zawiercie w Czeźwieniu. Siemanko, cześć wszystkim. Cześć, mistrz świata, wicemistrz świata, multimedalista mistrzostw Polski, multimedalista Ligi Narodów, Puchar Świata, też z tej imprezy też medale przywoziłeś. Powiedz mi, czy jest jakiś taki medal, który szczególne ma znaczenie dla Ciebie? Wiesz co, chyba ten złoty medal z 2018 roku, bo to był taki naprawdę pierwszy medal po takich chudych latach, bo ja do kadry dołączyłem w 2015 roku, no i wtedy zaczęły się chude lata, no i w 2018 nastąpiło takie przełamanie, też my jechaliśmy na ten turniej z myślą, żeby awansować do... Jako underdog, no nie byliście faworytem. Dla nas, no jechaliśmy na ten turniej z myślą, żeby być w szóstce. Wiadomo, że każdy tam w głowie miał jakieś marzenia, żeby wygrać medal. No, udało się wygrać złoto, więc myślę, że ten medal ma takie dla mnie szczególne znaczenie. Okej. No i teraz złoto Ligi Narodów. Jeszcze raz serdecznie Ci gratuluję. Żyliśmy tymi fantastycznymi spotkaniami długo, długo jeszcze poza turniejem, także myślę, że najbardziej dążenie, kiedy to jeszcze dalej wspominają najlepsze akcje tego turnieju. Dla Ciebie był to taki słodko-gorzki medal, ponieważ z jednej strony no, jest to złoty medal, wystąpiłeś w tych finałowych spotkaniach, ale no, widać było, że już coś jest nie tak. Okazało się później, że masz problemy ze zdrowiem. Czy mógłbyś powiedzieć, jak wygląda w tej chwili sytuacja, jak długo potrwa przerwa, co dalej i czy mógłbyś po prostu taki mały update dla kibiców przekazać? No tak jak powiedziałeś, miałem tam problemy w trakcie turnieju ze stopą. No i to w tym finałowym spotkaniu ze Stanami puściło, strzeliło. No już nie byłem w stanie kontynuować tej gry. Jestem w trakcie w tym momencie rehabilitacji. Przechodzę różnego rodzaju zabiegi, żeby ta noga no po prostu wyzdrowiała. Co do czasu, to ciężko jest mi w tym momencie powiedzieć, kiedy, jakby co tydzień tak naprawdę robimy szczegółowe badania i sprawdzamy, jak to leczenie postępuje, więc tak naprawdę no zobaczymy. Już są te pierwsze efekty gojenia. Ta noga już mnie przy chodzeniu mnie nie boli. No, jestem dobrej myśli, aczkolwiek chcę to wyleczyć, bo od dłuższego czasu już się z tą stopą męczę. No, jest to bardzo upierdliwe i no, ciężko jest się skupić na siatkówce, jak myślisz o tym, jak postawić stopę, żeby cię nie bolała. Więc plan jest taki, żeby to wyleczyć i żeby być w 100% gotowy do grania. Okej, rozumiem, dzięki. Mateusz, no bo nie jesteś przyzwyczajony do tego, że jednak te mecze oglądasz z ław rezerwowych, to było no może nie dla ciebie coś nowego, natomiast chyba dziwnie jednak tak się patrzy na kolegów z boku, kiedy oni grają, a ty no nie możesz. Wiesz co, w momencie tym finałowym, jak ja już zszedłem, to wiesz co, ta kontuzja to tak zeszła na boczny plan. Ja byłem w 100% skupiony na meczu. To był dla mnie celem i dla całego zespołu było zwycięstwo. Jakby o stopie zacząłem myśleć po tym meczu i naprawdę szapoba dla chłopaków, że pociągnęli ten mecz do końca i że wygrali. Wiadomo, no nie jest to nic przyjemnego, jak się schodzi w najważniejszym meczu turnieju z kontuzją, ale tak jak mówię, no to był... Spadło to na drugie miejsce dla mnie. Dla mnie liczyło się tylko to, żeby chłopaki to wygrali. Jasne. Powiedz mi jeszcze, Bieniu, tak kończąc temat tej kontuzji, czy ty w tej chwili już masz jakieś takie drobne treningi indywidualne, czy raczej na ten moment po prostu staracie się wdrażać leczenie i no tak jak powiedziałeś, że no, w tej chwili już ta stopa nie boli cię w momencie, kiedy chodzisz, także są pewne postępy. Natomiast czy jakiś właśnie trening indywidualny jest rozpisany, bo kibice podejrzewam też chcieliby wiedzieć i no, trzymają na pewno mocno kciuki dla ciebie. Tak, indywidualnie
trenuję. Jestem tutaj zakopanym z chłopakami, więc robię siłownię, chodzę na basen, mam jakieś indywidualne jednostki. No i w międzyczasie, między tymi treningami mam cały czas rehabilitację, żeby tą nogę doprowadzić jak najszybciej do zdrowia. Zbliżają się Mistrzostwa Europy, czyli impreza rangi mistrzowskiej, jakby nie patrzeć. W tym roku będą one rozgrywane w czterech państwach. Będą to Włochy, Bułgaria, Izrael i Macedonia Północna. Wy, jako reprezentacja Polski, możecie zmieniać lokum dwukrotnie, to znaczy zaczynacie w Macedonii Północnej, natomiast później, w zależności od tego, jak potoczy się losowanie, możecie wylądować albo we Włoszech, albo w Bułgarii. No i daj Boże, życząc Wam jak najlepiej tę rundę finałową już we Włoszech. Powiedz mi, czy Ty jesteś zwolennikiem, tak no, patrząc z perspektywy zawodnika, czy jesteś zwolennikiem rozgrywania turnieju, promując go oczywiście w państwach powiedzmy mniej rozwiniętych, jeżeli chodzi o siatkówkę, czy jednak wolałbyś, żeby to było stacjonarnie w jednym miejscu, żebyście nie musieli właśnie tracić czas na logistykę i na podróże? Wiesz co, to jest trudne pytanie. Na pewno no, jest. Jest. Promocja jest bardzo ważna tej siatkówki. Ja rozumiem po części pomysł grania w czterech krajach. No, aczkolwiek to my dostajemy mocno, mocno w kość, bo musimy podróżować. No, to ja nawet nie wiedziałem, teraz mi powiedziałeś, że możemy grać, że możemy dwukrotnie zmieniać lokum. Więc nie jest to na pewno nic fajnego, ale jest to jakaś forma promocji. Wiesz co, dla mnie jakby te Mistrzostwa Europy były co 4 lata, tak jak w piłce nożnej, no to byłoby to na pewno, wtedy moglibyśmy grać w kilku krajach, bo nie było, bo ten turniej też by urósł, on by był ważniejszy, bo tak na no, ten Mistrzostwa Europy masz co 2 lata i on traci trochę przez to na wartości. Sam jestem ciekawy, jak to będzie wyglądać w tych krajach, w Macedonii, w Izraelu, bo no to nie są, wiesz, kraje, które na co dzień goszczą siatkówkę na najwyższym poziomie i może być tam wszystko dopięte super na ostatni guzik, a możemy pojechać i może być ciekawie, więc trzymam kciuki, żeby organizatorzy dźwignęli organizację, no ale no w przeszłości różnie to bywało. Wiesz, niektóre kraje, które słyną z tego, że mają siatkówkę na najwyższym poziomie, potrafiły w ostatnich latach naprawdę no, zrobić parę psikusów. Tak, no oczywiście, no, wydaje mi się, że nawiązujesz to do Włochów, chociażby z zeszłego roku, gdzie no, miałem też przyjemność uczestniczyć w turnieju finałowym w Rimini i tam te szatnie no, wołały o pomstę do nieba już w wywiadzie z Łukaszem Żygadło. Wspominałem, że grając 15 lat temu w trzeciej lidze śląskiej jeździłem po lepszej jakości halach niżeli ta we Włoszech. No właśnie, ale jeżeli chodzi o promocję, no to myślę, że w tym roku takim dosyć dużym pozytywnym zaskoczeniem był turniej na Filipinach, ponieważ tam fani na pewno dopisali, publiczność szalała. Bardzo zmyślnie to wszystko sobie organizowała, jakieś takie gadżety na głowę, przywieszki z waszymi podobiznami, co było też na pewno no, dosyć takim zderzeniem trochę kulturowym, ale to chyba było dosyć przyjemne, zgodzisz się z tym? Nie no, powiem ci, Filipiny mocno nas straszyli tym wyjazdem na Filipiny, bo rok temu turniej tam no, był po prostu słaby. Jeśli chodzi o organizację, o wszystko, słyszeliśmy tam opowieści o fatalnym jedzeniu, no wszystko było nie tak, więc jak w tym roku wylosowaliśmy Filipiny, to no, obawialiśmy się troszkę tego turnieju. No ja tak mogę powiedzieć, że to był jeden z lepszych turniejów w moim życiu. Naprawdę było wszystko tam dopięte na ostatni guzik. Wiesz co, to jest przyjemne, jak nie wiem, graliśmy ostatni mecz z Japonią, hala była pełna, nie wiem, tam 12 tysięcy ludzi na hali, a wie, że nie gra zespół gospodarzy, to jest pewnego rodzaju nowość. Takie rzeczy to się tak naprawdę w Polsce zdarzają, że są komplety, no jak nie grają gospodarze. Ja pamiętam rok temu graliśmy w Sofii chyba, w Bułgarii, mecz z Brazylią i z USA. No wiem, no, wiesz, tam widzów chyba nie było za bardzo.
Tak, no super mecze między potęgami, a na hali 7 osób i wiesz co, no. Tam chyba godzina jeszcze też nie była na tyle przyjazna, żeby chyba się pojawić na hali, jeżeli dobrze pamiętam, ale popraw mnie, jeżeli się mylę. Wiesz co, aż tak nie pamiętam. No, Okej. po prostu nawiązuję do tego, że bardzo ciekawy mecz, a ludzi na hali nie było. Na tych Filipinach praktycznie na każdym meczu, na którym my graliśmy, było parę tysięcy ludzi i naprawdę super atmosfera. Genialnie ci Filipińczycy naprawdę dopingują. No ja z przyjemnością naprawdę tam wrócę. Okej, okay, no super. A powiedz mi, bo jeszcze a propos właśnie tej włoskiej takiej części turnieju, która was czeka, czy myślisz, że jednak Włosi to z pewnego rodzaju premedytacją robią, żeby troszeczkę was jeszcze podjudzić, czy raczej po prostu oni mają taki styl bycia, styl życia i raczej nie przykuwają do tak dużej uwagi do jakości no, usług, które świadczą podczas tego turnieju? Jak myślisz? Wiesz co, no nie chciałbym chyba się tak mówić, że oni to robią z premedytacją. Ja nie pamiętam, czy oni trenowali na tej naszej hali treningowej. Nie, oni w Unipolu, wydaje mi się, że Nie Unipol się potrafię. nazywa ta hala. Tak, i oni trenowali z tego, co się orientuję. Zresztą jak większość zespołów, Francuzi bodajże poza siłownię ją, której nie mieli, to też trenowali na tej ogromnej hali. Także no nie mieli okazji trenować na No tej to hali znowu ponad 30 stopni. To było słabe w takim razie. No ta hala w tych Włoszech, no ja bym tego nie nazwał halą, bo ja na SKS-ie w gimnazjum miałem lepszą salę niż to, co tam zostaliśmy. No ale wiesz co, może nas to też tam zahartowało w jakimś stopniu i udało Jasne. się. Może się do nich złość troszkę i w tym meczu o trzecie miejsce i dość pewnie go wygraliśmy. Tak, to prawda. Chociaż powiem ci szczerze, że rozmawiałem z Karolem Kłosem w trakcie tego turnieju i on powiedział, no w sumie machnął ręką, mówi, ach, to już jest, to już on jest przyzwyczajony do tego typu rzeczy, także jego to już nic nie zaskoczy, jeżeli chodzi o Włochy. A czy miałeś taką okazję podczas swojej gry w reprezentacji od 2015 roku, gdzie no, były jeszcze gorsze warunki, niżeli te, które zastaliśmy w ubiegłym roku? Kurczę, niż ta hala we Włoszech, to chyba odkąd jestem w reprezentacji, to nie, chyba nie było gorszej. To ciężkie pytanie, ale nie, no ciężko to przebić. Tam było jest 35 stopni na hali temperatura, mimo że potem wstawili te trzy wiatraki, które nic nie dawały Tak, tak naprawdę. to prawda. No, tam Jakieś jeszcze był zastrzyki problem taki, bo było na takie ogromne przeszklenie pod sufitem i w momencie, kiedy wchodziliśmy na halę, no to około godziny 18-19 akurat słońce było na niebie w takim punkcie, gdzie w zasadzie wszystkie promienie słoneczne wpadały na środek boiska, co było też jeszcze tutaj. kolejnym uniedogodnieniem. Rozgrywający nie byli w stanie piłki tam po jednej stronie boiska wystawić, bo im świeciło po oczach. To pamiętam. Nie, myślę, że nie było gorszej hali niż ta we Włoszech. Okej. Okay. Jeżeli chodzi o Mistrzostwa Europy, no to wszyscy wiemy, kto jest faworytem i tutaj no, nie podlega to żadnej dyskusji. Natomiast ja cię chciałem zapytać troszeczkę z innej strony. Kto twoim zdaniem mógłby być czarnym koniem takich rozgrywek jak Mistrzostwa Europy w tym roku? Czarnym koniem, ale mówisz o zespole, który gdzieś tam. Tak, o zespole, który powiedzmy niespodziewanie wejdzie do ósemki, no do czwórki raczej nie zakładam, ale no, żeby zaprezentują naprawdę przyjemną siatkówkę dla oka. Czy przychodzi ci do głowy taka drużyna, która mogłaby w takiej roli wystąpić? No do takiej ósemki, ja nie wiem, czy oni będą czarnym koniem, bo oni się rozwijają, ale myślę, że na pewno Turcja może być zespołem, który może namieszać. Jak im tam drabinka dobrze dopisze, to mogą nawet się w tej strefie medalowej, moim zdaniem, zakręcić. Tylko tak jak mówię, musi im drabinkę oczywiście dobrze się ułożyć. Ukraina, myślę, może też w ósemce tam się być na pewno i też może namieszać. No faworytami to myślę, no wiadomo, będzie Polska, Włochy, zapewne Francja, ale tych zespołów, powiedzmy tuż za nami, no to jest, no jest od groma. Zaczynając od Słowenia jeszcze, Słowenii, myślę, że to taki kończąc na Francji. last dance. No tak, a co byś No to powiedział? Słoweni oni na pewno grają.
No tak, oni faktycznie na Mistrzostwach Europy potrafili nam utrzeć nosa w ostatnich latach. A co byś powiedział o zespole niemieckim, no, twojego nowego trenera od przyszłego sezonu, Michała Winierskiego, czy tam Georg Grozer widzieliśmy, że wraca na Mistrzostwa Europy, także też, no, jakby nie patrzeć, jedna z legend niemieckiej, a w zasadzie i europejskiej siatkówki. Czy myślisz, że oni też mają potencjał? Grali z wami sparingi dwa, także też myślę, że mógłbyś coś powiedzieć na temat ich gry, czy w twoim odczuciu oni mają szansę gdzieś tam się właśnie zakręcić koło ósemki, no bo koło czwórki będzie im bardzo ciężko jednak chyba, zgodzisz się. Na pewno, jeśli tam Grozer dojdzie do swojej najlepszej dyspozycji, no to wiesz, on potrafi sam mecze wygrywać, więc na pewno będą niebezpieczni. No aczkolwiek to nie jest taki top europejski i światowy. Tam Michał próbuje przebudować. Sporo ma młodych zawodników w reprezentacji, bo tam zmiana pokoleniowa już Tak. następuje. Mogą się zagrać. No to jest coś. To jest kwestia jednego jakiegoś trudnego meczu wygranego i takiej wiary, złapanie wiary w siebie większej. Zazwyczaj tak się rodzą te czarne konie na turniejach. Więc no, ja za Michała będę trzymał kciuki. Też za Kubę Gniadę, bo on też tam Właśnie, jeszcze Kuba Gniadów. pracuje z reprezentacją Niemiec. No, życzę im jak najlepiej, bo to też będzie Będzie w fajny. spotkaniu z Polską. No wiadomo, no wiadomo. Będą grali z nami, no to nie, to będziemy chcieli go grać. Jasne. Ale trzymam za nich kciuki. A czy twoim zdaniem sezon reprezentacyjny jest za długi? No tak, no jasne, to jest jakby no, od lat przewijany temat i możemy o tym rozmawiać, narzekać, a to się nie Mhm. zmieni. A powiedz mi, czy wy jako zawodnicy, wy macie może jakiś taki pomysł, który mógłby zostać przedstawiony, jeżeli chodzi o kalendarz gry reprezentacji, bo wiemy, padła informacja o tym, że Mistrzostwa Świata też będą grane co 2 lata, od 2020 piątego roku, dobrze kojarzę? Dobrze mówię? Nie chcę popełnić błędu, dobra. Mistrzostwa Świata będą grane co 2 lata w najbliższej formule. I teraz, no ty wspomniałeś, że te Mistrzostwa Europy, raz, że tracą troszeczkę na prestiżu w momencie, kiedy są rozgrywane co 2 lata, no bo Mistrzostwa Świata z automatu wydaje mi się, że też w twoim odczuciu będą traciły trochę na znaczeniu. I właśnie, czy my nie rozmywamy troszeczkę potencjału tych imprez, jakie no, możemy oglądać w telewizji czy na halach? No moim zdaniem tak. Wiesz co, te Mistrzostwa Świata to jest kolejny, no moim zdaniem strzał w kolano, to tam wymyślili u góry. To 4 lata moim zdaniem to było optymalnie. Naprawdę wtedy zazwyczaj to był najważniejszy turniej lata i no każda drużyna się przygotowywała pod ten dany turniej, przyjeżdżała tam w najlepszej formie i naprawdę no miło się te mecze oglądało. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać teraz. Będzie jeszcze więcej tego grania. No i to, wiesz co, to spadnie jakość tych spotkań, zdrowotnie dostaniemy mocno, bo nie da się grać cały rok na najwyższym poziomie. Edytacja. Będzie spory kłopot. Ja bym osobiście, no to już wiele osób też mówiło, ja bym poszedł, zrobił taki kalendarz, jak mają albo w piłce ręcznej, albo w piłce nożnej, że w sezonie klubowym robił jakieś okienka, zjeżdżał się na, nie wiem, 2 tygodnie, grał jakieś mecze i z powrotem do klubów i, nie wiem, zrobić czerwiec obligatoryjnie wolny wolny od siatkówki. I wtedy by się to okienko na odpoczynek i na zaleczenie wszystkich urazów znalazł. Tak, jeszcze sprawdziłem w tej chwili, żeby się upewnić, tak, kalendarz na 2025-2028, Mistrzostwa Świata będą grane co 2 lata, także tutaj miałem rację. No, tak, ja też się zgodzę z tym, że jednak no, nie da się utrzymać pełnej dyspozycji przez cały rok, tym bardziej, że w kolejnym roku po raz kolejny cały rok grają, więc no, ten odpoczynek jest niezbędny, regeneracja, no to też później pojawiają się właśnie czy mikro, a nawet też makro urazy, które eliminują, chociażby tak jak ciebie, z tego finałowego spotkania. Bieniu, ty na środku siatki, a w naszej reprezentacji rywalizujesz no, no, z
z kozakami, jakby nie patrzeć, i Kuba Kochanowski, Norbert Huber, Karol Kłos, jest też młody Mateusz Poręba. Powiedz mi, czy są takie elementy siatkarskiego rzemiosła, których troszeczkę zazdrościsz swoim kolegom? To jest takie pół żartem, pół serio pytanie, także żeby nie później, żeby ci nie cisnęli beki później z ciebie, wiesz, bo to... Nie, no jasne, jasne. Nie, no na to się od każdego zawodnika staram się zawsze coś podpatrzeć, co robi lepiej ode mnie. No, Kuba Kochanowski jest dużo szybszy ode mnie, dużo lepiej się przemieszcza na nogach. Na pewno jeśli miałbym coś wziąć od niego, to bym wziął to. No, Karol Kłos z kolei w boku jest no, absolutnym kozakiem. No, tak jak czyta tą grę, tak jak dochodzi do tego bloku i on potrafi nie grać trzy sety, chodzi w czwartym i gra czwartego seta, w tym secie robi trzy bloki. No i naprawdę no jest w tym elemencie jest kozakiem. Więc na pewno coś bym tam od nich podpatrzył. No ale wiesz, to ja też mam swoje atuty i oczywiście. na tym od lat. Też jadę w tej reprezentacji. Pewnie, pewnie. Też jesteś przecież jednym z tych kozaków, którzy grają w tej reprezentacji, także jakby nie patrzeć w pełni zasłużenie. Bianiu, powiedz mi, bo jest takie pytanie od jednego z użytkowników Twittera, na jakiej podstawie dobierasz, podejmujesz decyzję o podejmowaniu ryzyka, czy graniu flota na zagrywce? Czy masz to z góry ustalone przez trenera, czy raczej jest to zależne od wyniku, od tego, jak się czujesz? Powiedz, co o tym myślisz? To wiesz co, od wszystkiego. Zaczynając od trenera, powiedzmy, jak był Heinen w reprezentacji, to miał zasadę, żeby pierwszej zagrywki w meczu nie psuć. Więc za Heinena zazwyczaj pierwszą przebijałem flota, żeby trenera a nie później łogień. I potem już strzelałem. Wiesz co, często jest tak na meczu, że no, czujesz, czy to jest twój dzień na zagrywce, czy nie. Jak powiedzmy, ja już dochodzę do granicy, nie wiem, trzech błędów i nie mam żadnego asa, żadnej korzyści z tej zagrywki, no to już zaczynam kombinować. Przechodzę częściej na tego flota. Okay. Często w drugiej, trzeciej zagrywce nie serwuję mocno, tylko jakiejś wariacji szukam. Czy to skróta, czy flota w jakiś target. Na pewno no nie. To jest też moja, myślę, duża, duża siła, że ja bardzo zmieniam tą zagrywkę. Nie jest tylko tak, że ja zawsze idę i jest odpał z tej siły, tylko no mogę zagrać różnego rodzaju i no przez to chłopaki na przyjęciu mają. W zasadzie w każdą strefę boiska, także to jest też ogromny atut, prawda? Nie każdy to potrafi. No to staram się jakby. Wiem, jak ta zagrywka jest ważna w tym momencie w siatkówce. To jest jakby klucz i to powiedzenie, jak kto zagrywa, ten wygrywa, jest naprawdę prawdziwe, bo no w tym momencie przy wszystkich systemach, przy tym jak się przeciwnika odrzuci od siatki i gra na highballu, no to naprawdę no jest ciężko, wiadomo, coś pokonać, ale w końcu przychodzi moment, że są włączeni przeciwnicy, jak nie mogą sobie przyjąć i no to jest klucz w siatkówce. A czy to szybkie tempo, które forsuje Nikola, jeżeli chodzi o środkowych, jest grane pod ciebie? Lubisz takie piłki, czy jednak wolałbyś grać takie pół tempa wolniej? No bo Nikola jednak promuje wśród was takie granie środkiem, że no, w momencie, kiedy rozgrywający ma piłkę w rękach, no to środkowi już wisi i jest gotowy do odpału. Czy wolałbyś grać pół tempa wolniej, czy jednak takie coś ci odpowiada? Oj, na początku miałem z tym duży problem, jak Nikola przyszedł do reprezentacji, bo ja właśnie tak chodzę na taką piłkę pół tempa wolniej, tak jak powiedziałeś. I no, na początku miałem naprawdę, moja skuteczność w ataku 22%, 38%, 30%, w ogóle nie mogłem piłki skończyć chodząc tak do ataku. W tym roku już jest lepiej, aczkolwiek on oczekuje, żebyśmy bardzo szybko byli w górze, bo zazwyczaj do nas przeciwni środkowi no po prostu się wieszają i chłopaki mają na skrzydle łatwiej, łatwo uruchomić pipa. No ale czasami nie ma możliwości iść tak szybko, jak jest płaskie przyjęcie czy jakaś płaska obrona, no to niestety wtedy trzeba iść na to pół tempa. Myślę, że no, u mnie
tak mój przykład, Nikola, aż tak nie forsuje tego, że muszę być zawsze w górze. Wiadomo, że zwraca czasami na to uwagę, ale nie jest tak, że no, tylko mówimy, że w Wieniu masz być szybciej, bo tak i jest naprawdę otwarty i że jak pójdę na piłkę ciut podwieszoną i ją skończę, no to no, raczej trener ci nie Nic nie powie wtedy powiedzieć. i szybciej, nie? No tak, zgadza się. Czy sztab Nikoli Grbicia razem z trenerem zwraca ci uwagę na jakiś konkretny element, w którym ty mógłbyś jeszcze dźwignąć się do góry, czy raczej jest to taka bieżączka, czyli bieżące rzeczy, dochodzenie do formy, motoryka, trzymanie jej na jakimś tam odpowiednim poziomie, czy na tym, powiedzmy, etapie takim już najwyższym poziomie, czy jest jeszcze coś, co można doszlifować bardziej, czy raczej, tak jak wspomniałem, ten taki bieżący, powiedzmy, tydzień i skupianie się na tym, co robimy dzisiaj. Wiesz, to jest dużo takich rzeczy. Na przykład teraz graliśmy tą Ligę Narodów i mieliśmy tą fazę zasadniczą, te trzy turnieje. Ja w ciągu tych trzech turniejów no, zagrywałem fatalnie, naprawdę. Ja nie mogłem, robiłem mnóstwo błędów, nie mogłem zaserwować asa. Naprawdę, no, coś się stało, że nie mogłem zagrywać tej swojej zagrywki. I no, mieliśmy po tej fazie zasadniczej wideo, no i jakby no, miałem powiedziane, że nie zagrywam tak, jak zagrywałem chociażby rok temu i muszę wrócić do tej swojej dobrej zagrywki, więc no, poświęciłem jeszcze więcej czasu na treningach, żeby wrócić do tej zagrywki i no, myślę, że teraz było dużo lepiej niż choćby w tej fazie zasadniczej. Myślę, że każdy element, jaki tylko spada i pada jakość tego elementu, od razu sztab reaguje i dostajesz bardzo szybko informację, co musisz zmienić. To nie ma tak, że nie mówią mi, okej, Bieniu dobrze atakuje, to nie będziemy mu się odzywać. Nie, no, Bieniu ja może dobrze atakuje, ale może atakować jeszcze lepiej. O, Więc jakby no cały to czas fajnie. No ale to jest cecha wielkich mistrzów, no, że jednak cały czas nie zatrzymujesz się w miejscu, tylko cały czas jednak robisz te kroki, nawet jeżeli są to małe kroki, to cały czas do przodu, bo no, w pewnym momencie po prostu no, jak staniesz w miejscu, no, to inni cię miną. Tak? No, tak to funkcjonuje, myślę, że w każdej branży nawet. Nie tylko sportowej. To jest pytanie poważne. Czy ty czujesz się najlepszym środkowym na świecie? Nie, myślę, że Simon jest takim numerem jeden na tym świecie. Naprawdę, no, ja miałem z nim przyjemność grania No może w Lublin. i naprawdę, no, masz czasami taki moment, że przychodzisz i patrzysz na kogoś na treningu i masz takie wow. Jak zobaczyłem go, miałem właśnie takie wow, naprawdę, bo on robi wszystko naprawdę, no, kapitalnie. A to ciekawe, bo ty w sumie też należysz do ścisłego topu środkowych, dlatego stąd też padło to pytanie. I jeżeli ty mówisz o kimś, że to jest wow, no to znaczy, że to musi być naprawdę wow. A co takiego ma Simon, czego nie wiem, nie mają inni środkowi? No, jest w każdym elemencie taki jakby, wiesz co, no, jakby ja uważam, że jestem w tym w tym topie środkowych na świecie, tak jak tam powiedzmy jest Kuba Kochanowski, bym tam jeszcze, jak jest Sreczko Lisina Zdrowie, no bym ci mógł wymieniać tych środkowych, Jasne. jest ich trochę. Wiesz, no, Simon jest takim środkowym, on jest jakby od lat, nie pamiętam, no, kiedy on w pierwszej jeszcze grał, to był 2011, 2012, on jest od lat gra na takim stabilnym, bardzo wysokim poziomie i to jest, wiesz, to mega sztuka, bo wiesz, jak wystrzelisz na jeden sezon i zagrasz super, no to nie jesteś od razu najlepszy na świecie. Musisz No, utrzymywać zgadza ten. się. A Simon to robi no, od lat jest na tym poziomie, nie schodzi poniżej jakiegoś poziomu i naprawdę, no, wiesz co, on atakuje, pomijając to, że skacze, on nie wiem, on ma 35 teraz lat, on Coś koło tego, jak nie jest starszy. No to prawda. No tak, no kubańska łydka, no skądś to powiedzenie się wzięło. Dalej wysoko skacze, więc to atakuje super, ma szybką rękę, świetną zagrywkę, w bloku też jest kocurem. I tak jak ci mówię, od lat się utrzymuje na wysokim poziomie i moim zdaniem dlatego to też go czyni takim numerem jeden. A, Bieniu, a, hmm. Jest, mam takie pytanie.
Czy jak byłeś tam, powiedzmy, dekadę młodszy, czy 10 lat do tyłu, czy był taki, powiedzmy, środkowy, na którego ty patrzyłeś i mówiłeś właśnie, że wow, chciałbym grać tak jak ten gościu. Jak do kadry wchodziłem, to na pewno to Piotrek Nowakowski był takim dla mnie gościem, którego starałem się podpatrzeć. Naprawdę czasami jak na treningu cię zaatakował czy zablokował, to naprawdę robiło to wrażenie. Jak byłem w kadrach młodzieżowych, to nie, bo ja też dużo tych środkowych nie widziałem, bo szybko z kadrami młodzieżowymi odpadaliśmy z turniejów. My w kwalifikacjach odpadaliśmy, a w jednym turnieju, co graliśmy na Mistrzostwach Europy w Polsce, chyba to w Gdyni było, w 2000, nie pamiętam, 12 albo 11, to ja kontuzję złapałem i nie grałem w tym turnieju. Troszkę mi ominęło tych No, paru ale lat. teraz sobie za to odbijasz w seniorskiej siatkówce, także wiesz, to natura nie lubi próżni, więc wszystko gdzieś tam się, wszystko gdzieś tam się wyrównało. Mateusz, czy wykonałeś kiedyś taki blok, który zrobił na tobie szczególne wrażenie albo dał ci szczególną satysfakcję? Kurczę, ciężko mi sobie teraz Bo przypomnieć. Ja Simona ci się udało chyba zablokować na treningu w Lubę? się udało, ale to wiesz, no trening, a mecz to No. też innego, nie? Niby Był, nie, tak, no. ale. Ja wiem, że mam tą łatkę nieblokującego, ale no myślę, że w swoim życiu trochę bloków zrobiłem i no ciężko mi sobie teraz to przypomnieć. Właśnie Miałem na pewno parę tak. to jest w ogóle właśnie też ciekawe i trochę chyba niesprawiedliwe. Bo jest ta łatka faktycznie. Ja się też z nią spotkałem, czy na Twitterze, czy na jakichś komentarzach na Facebooku, a przecież w zeszłym roku przywiozłeś dwie nagrody indywidualne jak za najlepszego środkowego i Mistrzostwa Świata i WNL w Rimini, jeżeli dobrze pamiętam. Także no, to gdzieś się kłóci jednak ze sobą mimo wszystko. A ty reagujesz na taki, czy traktujesz to teraz już tak powiedzmy pół żartem, jako właśnie jakiś taki, a niech sobie gadają, a ja będę robił swoje. Jak reagujesz na hejt? No bo to też, umówmy się, myślę, że szczególnie chyba po Igrzyskach Olimpijskich to było też widoczne, że wiadro pomi się wylało w zasadzie na wszystkich was i jak ty reagujesz na takie rzeczy? Czytasz coś takiego, bawicie to, czy raczej unikasz tego typu konfrontacji? Wiesz co, no w tym momencie to już raczej to na luźno tego podchodzę, śmieję się z tego, jakby. Wiesz, no, to jest tak, no raz ktoś powie jedną rzecz, potem druga osoba to powtórzy i potem wszyscy o tym mówią. Jakby, no ja jestem w reprezentacji 8 czy 9 lat, wiadomo, że ja nie powiem ci, że jestem super blokującym, bo mam mnóstwo braków, ale pracuję nad tym blokiem. Uważam, że no, u trenera Gbicia zrobiłem naprawdę kolosalny postęp w tym elemencie. No ale no, jakby no, nie zmienię opinii, jak tam jest jakieś grono, które mówi, że ja nie blokuję, no to jakby no, ja nie będę z tym walczył, bo mi się po prostu nie chce. Wiesz co? Jasne. Wiesz, No, pewnie. Masz ważniejsze rzeczy na głowie. dokładnie, jestem parę lat tej reprezentacji, parę bloków dla tej reprezentacji zrobiłem, więc jakby no to jest ich opinia, każdy ma tam swoje zdanie, ja się mogę z nim nie zgadzać i, no i tak Jasne. naprawdę. I tyle. Dieniu, chciałbym ci poruszyć z sobą trochę taki przykry temat, mianowicie zeszłego sezonu w Bełchatowie, który spędziłeś. No, już wiemy, że najbliższy sezon spędzisz w Zawierciu w Anduronie CMC. Natomiast no, ten sezon z Kier Bełchatów był no, niezwykle trudny, smutny. I może zacznę od tego, czy klub z Bełchatowa rozliczył się z tobą do końca, czy już z ich strony, jeżeli chodzi o finanse, wszystko jest załatwione. Wiesz co, tak, ja już z Bełchatowem jestem na czysto. Słyszałem już, jakby, że w Bełchatowie wszystko idzie ku dobremu, że zaczęli tam wszystko regulować i spłacać. Aczkolwiek no nie mam je tam na dziś, Oczywiście. więc ciężko mi powiedzieć, czy to jest na 100%. No, był ten sezon.
przykry, trudny, myślę, że taki najgorszy w mojej dotychczasowej karierze seniorskiej. Bo naprawdę byliśmy, pomijając to, że nie płacili, to się wszystko nawarstwiło. Nam nie płacili, my graliśmy słabo, dochodziły jakieś problemy z kontuzjami. Choćby ja się od stycznia męczyłem cały czas tą stopą, ale no, zaciskałem zęby, bo chciałem, żeby ten Bohatów był w playoffach, a ostatecznie na te najważniejsze mecze na Olsztyn i na Lublin już się rozwaliłem na dobre i nie mogłem pomóc zespołowi. Trudne to było, mega ci powiem. Wiesz co, to, że nie płacili, to wiadomo jest jedno, ale było też dużo zwodzenia za nos. Czyli niesłowne. A czy nie wiem, no pojawił się taki moment właśnie takiego braku motywacji z powodu braku pieniędzy, no bo jednak to też jest jakaś koloracja w momencie, kiedy ci nie płacą, no to też nie przykładasz się w 100% do obowiązków najczęściej, bo nie masz tej motywacji w sobie, żeby robić coś za darmo i nie wiadomo, kiedy te pieniądze się pojawią. Także jest to niezwykle trudna sytuacja, zarówno dla was, bo z jednej strony chcielibyście się pokazać i nawet w perspektywie odejścia do innej drużyny, no to jeżeli będziecie grali piach, no to tak naprawdę nikt was nie zatrudni. Z kolei tutaj jest brak pieniędzy, także to jest taka troszeczkę, byliście no, jako zawodnicy trochę i sztab w takiej sytuacji trochę bez wyjścia. Wiesz co, to były trudne sytuacje, bo przypominając tych zawodników, co mieli, powiedzmy, te największe kontrakty i oni, powiedzmy, mieli oszczędności, mogli jakoś żyć. Tam nie dostawali też chłopaki, problemy, nie dostawali też pensji, powiedzmy, ci zawodnicy, co mieli mniejsze kontrakty, również sztab. No i to wtedy, wiesz, jak ktoś żyje, Eskaluje. powiedzmy, miesiąca na miesiąc, no to się już robi dramat, wiesz co, jak nie masz, wiesz, strzelam, zarabiasz jakąś kwotę, masz oszczędności na miesiąc ekstra, czy 2 miesiące ekstra, nie płacą ci przez 4 miesiące i wtedy naprawdę się robi słabo, bo jak ty możesz myśleć wtedy o siatkówce, o tym, żeby dobrze zjeść, wyspać się, jak wtedy ta siatkówka, to ona nie schodzi Schodzi na na inny drugi, plan. schodzi totalnie na ostatni i na sam koniec spada i wiesz co, ciężko jest też wymagać no, jakości na treningu, jak naprawdę ta w danym momencie nie jest najważniejsza. No tak. A I czy wy mieliście jakieś takie spotkanie wewnątrz drużyny w momencie, kiedy te problemy się zaczęły, czy z ówczesnym prezesem, czy no, tak jak mówisz, no, było wodzenie za nos, czy on po prostu obiecywał rzeczy, których później nie dotrzymał, czy może nie tyle nawet prezes, co cały zarząd, czy były takie rozmowy między zarządem a zawodnikami i sztabem? Czy wy wewnątrz też rozmawialiście? No, podejrzewam, że rozmawialiście, ale jeszcze możesz to potwierdzić, czy rozmawialiście właśnie, jak znaleźć rozwiązanie z takiej sytuacji? Były w klubie różne tarcia między tego też między prezesem, którego już nie ma i tam powiedzmy innymi. Też nie chcę się to wgłębiać, bo tak naprawdę nie znam wszystkich szczegółów i o tym Jasne. nie chcę bardzo wypowiadać. Tych spotkań mieliśmy naprawdę mnóstwo między sobą, z prezesem, z trenerem. No było tego naprawdę dużo, aż za dużo. I wiesz, no możesz zrobić 1000 spotkań, ale jak wiesz, jak to się nic nie zmienia, to Nic nie spotkanie wynika z nich, to tak, to naprawdę faktycznie. jest to, no, można mówić dużo, ale musi też coś z tego wynikać, a było w tym różnie. I później, jak już to wszystko, jak już zaczęło to wychodzić w mediach, jak się pojawiły te pierwsze plotki, że my możemy bojkotować te mecze, to naprawdę No też, no, nic przyjemnego czytać takie rzeczy. było wtedy naprawdę słabo. W ostatnim czasie ukazał się wywiad Joela Banksa, czyli twojego byłego trenera ze Skier Bełchatów, który powiedział coś takiego, że z jednej strony jest zły, że nie dograł sezonu, nie przepracował sezonu do końca na stanowisku trenera, z drugiej strony poczuł ulgę, bo
uciekł z toksycznego środowiska. I czy faktycznie tam było tak toksycznie w tym sezonie, czy to powiedz mi, no bo to mówimy o marce już europejskiego formatu i tego typu rzeczy nie dzieją się z dnia na dzień, tylko tak jak już to jest coś jak właśnie na zasadzie korozji, że to po prostu postępuje i to jednak w pewnym okresie czasu się dzieje, to nie jest z dnia na dzień. Jak ty oceniasz te słowa Banksa i czy tam faktycznie było aż tak toksycznie, że każdy po prostu miał siebie dosyć? Wiesz co, ja rozumiem. Rozumiem Joela. Też sam widziałem ten wywiad i jak się wypowiedział. Końcówkę on naprawdę miał trudną. Już to było tak, że on był przygotowywany do zwolnienia jakieś, Dużo podejrzewam, wcześniej. 2-3 tygodnie wcześniej. Andrea Gardini był widziany na meczu waszym w Katowicach, gdzie chyba wygraliście 3-0. Także ja miałem okazję być na tym meczu i faktycznie zastanawiała mnie ta obecność włoskiego szkoleniowca na trybunach. To Na później zrównie. dodałem 2-2. Ale nie, no wiesz co, rozumiem Jela, bo to był dla niego ciężki sezon. Wiesz co, ja uważam, że troszkę został, nie wiem, wrzucony na minę, nie wiem, czy to jest dobre zdanie. Zabrakło mu troszkę autorytetu, moim zdaniem, do niektórych zawodników. Bo Do nie słuchali, niemieckiej nie czy polskiej? reagowali, no nie polskich, nie reagowali tak, jak powinni, moim zdaniem. My Polacy też jesteśmy tacy, że no, my raczej jesteśmy posłuszni, słuchamy trenerów i jak ktoś nam coś powie, to tak robimy. Więc moim zdaniem Jerry jest świetnym trenerem. Ja naprawdę chciałbym z nim w przyszłości pracować, bo super mi się z nim pracowało i uważam, że no dostał naprawdę mocno rykoszetem. Zawsze siedział w klubie. Czy nawet czytając te wszystkie opinie, że Anglik, gdzie Anglik do siatkówki i tak dalej. No, w mojej opinii to jest totalna bzdura i no, po prostu ci ludzie, co tak piszą, no to nie mają pół pojęcia o siatkówce, bo ten chłopak, ten facet naprawdę zna się na siatkówce i ja trzymam za niego kciuki w przyszłym sezonie w Berlinie. Bardzo się cieszę, Berlin, że no właśnie, no tym chyba właśnie będzie trenował no, jeden z lepszych europejskich zespołów, jakby nie patrzeć, Bier Woleńsk, także, a zresztą to, co powiedziałeś o Joelu i jego warsztacie, to też mogę prywatnie przyznać, że nie jesteś pierwszym zawodnikiem, który mi o tym powiedział, że Joel Banks jest naprawdę świetnym facetem i naprawdę dobrym szkoleniowcem i cała ta krytyka, która na niego spadła, że patrzenie na niego przez pryzmat narodowości, to znaczy Anglii, gdzie do siatkówki, jest faktycznie wyssana z palca i totalnie bez sensu. Jest moim zdaniem. To na pewno i też. No i to jest tak właśnie sprawa złożona, co się działo w Bełchatowie, że no ja uważam, że na przykład też ja jako ja mogłem też na pewno mu sporo pomóc. Jeśli chodzi, powiedziałem o ten pewny brak autorytetu do innych zawodników, że moim zdaniem powinienem, jak teraz po sezonie sobie o tym myślę, powinienem reagować w trakcie treningów jako ten jeden z bardziej doświadczonych zawodników i zwracać też innym zawodnikom uwagę, jak widziałem, że po prostu mieli wywalone w to, co on mówił. No tylko to z kolei wszystko się łączy z tym, że no, w klubie był jak w klubie, nie płacili. No, tak jak mówię, no, ciężko wymagać od ludzi na treningach pełnego zaangażowania, jak powiedzmy jest grudzień, a oni jeszcze pensję dostali, czy styczeń i grają tam 6 miesięcy, 5 miesięcy za zadanie. Nie, to są naprawdę straszne rzeczy i no, nie życzę oczywiście nikomu, żeby w tego typu wir finansowy wpadł, bo no, nie jest to też, niestety, nie jest to też pierwsza rozmowa tutaj na naszym podcaście na temat problemów finansowych różnych dużych, bo przecież widzieliśmy chociażby sytuację Benzina Bielska w ostatnich latach, czy no, 100, czy Jastrzejewski, no to już jest w zasadzie taki monumentalny przykład tego, jak można piórem wejść do Plus Ligi i no, jeszcze szybciej z niej wypaść. Także ten temat pieniędzy w siatkówce jest cały czas mocno przewijany, a w zasadzie no, ich braku, bo no,
Mimo tego, że mamy dyscyplinę na najwyższym poziomie, no to jednak cały czas wydaje mi się, że ona jest niedofinansowana należycie. Natomiast no jest jak jest, także no, nie, no mam nadzieję, że już tego typu sezon cię ominie i nie będziesz musiał się użerać, bo zdaję sobie, no ja akurat troszeczkę w innej sytuacji byłem, bo ja pracowałem po prostu na etacie i też nie dostawałem pieniędzy, ale myślę, że no, gdzieś tam po prostu zasada jest podobna. Tak, dokładnie. Także no zostawmy to na. Ja tylko od siebie trzymam kciuki, jakby za Bełchatów, bo uważam, że no tam jest super miejsce do siatkówki, klub z taką historią, że mam nadzieję, że oni naprawdę wszystkie te problemy przezwyciężą, że to się wszystko tam wyczyści, już będzie normalnie i oni wrócą w to miejsce, na które zasługują, czyli walczyć o medal. No tak, no, trzymamy kciuki, no wiemy, że na ten sezon dało się sklecić całkiem też fajną paczkę, także myślę, że też niejedną niespodziankę zespół Bełchatowski sprawi. Zostawmy temat Bełchatowa, chociaż też nie do końca, bo chciałem cię dopytać, z czego wynika ta wasza chemia z Wrześniem Łomaczem, że jak Wrzesiek wchodzi na boisko, chociażby w meczach reprezentacji na podwójną zmianę, to kurs w SS-ie czy w innych zakładach bukmacherskich na zagranie środkiem jest 1,01. Skąd ta miłość do grania środkiem z tobą czy z innymi zawodnikami? Gdzie to się narodziło i kiedy poczuliście, że to jest ten taki świetny feeling? Wiesz, to skąd ta miłość do grania środkiem? To wiesz, to każdy wykorzystuje swoje atuty i Grześka atutem jest to, że on świetnie gra środkiem. Myślę, że jest jednym z lepiej grających zawodników. Tak, to Zawodnikiem, który gra zgadza się. na środku, bo naprawdę, no, ja nie spotkałem się ze środkowym, który by powiedział, że nie mógł się z Grześkiem Łomaczem spotkać, więc to na pewno jest jego zasługa. Wiesz co, Grzesiek tak naprawdę mnie wprowadzał do reprezentacji w 2015 roku. W pierwszym meczu ja grałem z nim i, no, i on mnie tak pociągnął mnie mocno. Wystawiał mi zazwyczaj bez bloku, jako gdy miałem 20 czy 21 lat, więc naprawdę dużo mu zawdzięczam. Później wróciłem do Bełchatowa też po ciężkim okresie i po kontuzji we Włoszech. Znowu tam trafiliśmy na siebie i znowu ten feeling i ten connection dość szybko złapaliśmy. Zresztą my się też prywatnie chyba mogę powiedzieć, że przyjaźnimy, więc to na pewno też ułatwia. No a poza tym, no, środkowy, nie znajdziesz środkowego, który ci powie, że on nie lubi atakować. No Każdy tak. środkowy lubi to atakować, a no, z Grześkiem jest taka możliwość. Czyli można powiedzieć, że no, w zawierciu będzie ci go brakowało. Wiesz co, na pewno będzie mi go brakowało, bo jednak sporą część życia z nim spędzam. No zobaczymy, może jeszcze na siebie trafimy. Wiadomo, Zawiercz jest inny, rozgrywający. Mam nadzieję, że z nim też dobrze się złapie dobre połączenie. No Grześkiem może kiedyś na siebie jeszcze trafimy. No właśnie, rozgrywającym Zawierczy jest pierwszym rozgrywającym. Jest Miguel Tavares i Michał Kozłowski, również w ostatnich dniach został ogłoszony zawodnikiem na najbliższy sezon. Właśnie Miguel Tavares, no, stawać by się mogło, że w zeszłym sezonie grał krótką tylko w momencie, kiedy Uroš Kovačević mu pozwolił. Natomiast no, wszystko wskazuje na to, że jednak Serba w najbliższym czasie no, nie zobaczymy w Zawierciu. No, nie ma oczywiście jeszcze oficjalnej informacji, ale z wielu źródeł gdzieś tam można. No, wyczytać, że jednak go nie będzie. Chociaż no, jakby był, to też byśmy się nie obrazili, bo dodaje jednak kolorytu i dużej jakości naszej lidze. No właśnie, czy miałeś okazję już spotkać Miguela Tavaresa i porozmawiać z nim, że trzeba będzie zmienić proporcje troszeczkę rozrzucenia ataków w najbliższym sezonie? Nie, jeszcze nie miałem z nim okazji rozmawiać. Jakby nie było mnie rok temu tam, to się nie wypowiadam, jaka była Nie, dystrybucja. oczywiście, to jest tak pół żartem, ale wszyscy wiemy, że Uroš no, dostawał po 40-50 piłek w meczu i w zasadzie no, na dwa ostatnie spotkania czy trzy no, nie wyszedł, bo go plecy bolało chyba z przeciążenia, także było to dosyć zabawne. Natomiast no, właśnie, jest temat, bo prawdopodobnie Uroš wyląduje w Rosji. Co ty myślisz na temat? Czy ty gdybyś dostał na przykład ofertę z Rosji, chociaż prawdopodobnie taka się nie pojawi w najbliższym czasie, czy rozważałbyś ją w ogóle, czy raczej.
Raczej by się odrzucił z miejsca. Nawet jakby nie byłoby tematu, z miejsca bym ją odrzucił. Nie, nie w tej sytuacji, co się dzieje za naszą wschodnią Jasne. granicą. To giną ludzie, to żadna oferta, to sport wchodzi na boczny plan i Jasne. myślę, że, no nie, na pewno nie, na pewno nie, na pewno bym się nie rozważył, nie pojawię się tam i jakby. A co myślisz o zawodnikach, którzy przyjmują oferty właśnie z Rosji, idą tam grać, jak gdyby nigdy nic, no, jak gdyby nieświadomi tego, co faktycznie no, się dzieje się za naszą wschodnią granicą? Czy masz jakąś opinię na ten temat, czy raczej wolałbyś się no, nie wypowiadać na tematy polityczne, no bo to jest jednak, jakby patrzeć na mimo wszystko polityka. Wiesz co, tam sporo gra zawodników z krajów jednak powiedzmy przychylnych Rosji, więc To też prawda. zdarzają się przypadki pojedyncze. Mamy zdanie. No i jakby no tych zawodników powiedzmy nie rozumiem. Ja bym tak nie zrobił, no aczkolwiek no to wiesz, ich życie, ich sprawa, Jasne. ja bym tak po prostu nie zrobił. Mam takie pytanie jeszcze a propos przyszłego sezonu, bo też kilka źródeł podawało gdzieś tam taką plotkę, że dostałeś ofertę z Jastrzębia. Czy jest w tym jakieś tam ziarno prawdy, czy wolałbyś nie mówić? Wiesz co, miałem jakby z wszystkich topowych klubów. Okej. Okay. Miałem. Zaksa też? No, oferty, Zaksa również. Miałem wszędzie O. tam. Okej. Okay. Wszędzie. No, też konkretnie, później to już naprawdę w tej końcówce to miałem takie cztery oferty na stole i jakby wszystkie te topowe zespoły w Polsce chciały, żebym do nich trafił. Naprawdę, w tym roku miałem naprawdę spory orzech do zgryzienia, było ciężko. Okej, okay. Trafię do zawiesu, powiem ci. Ciekawy wybór, ale to chyba przez to, że fizjoterapeuci są ci znani z kadry i dlatego. To kurczę, już sobie, ja chciałem troszkę, chciałem grać w tej hali z tymi kibicami. Ja uwielbiam przyjeżdżać do Zawiercia na tą halę. Tam jest. Ona ma coś takiego magicznego w sobie, naprawdę. Okej, jest mała, wiadomo, fajnie byłoby, jakby to był większy obiekt, ale przez to, że jest też mała, jest w niej taka atmosfera. Kocioł jest straszny. Ten Zawiercie naprawdę, kocioł naprawdę niesamowity. Mnie to przypomina tą, nie wiem, czy miałeś okazję być na tej małej hali w Nysie po kinie, jeszcze zanim zbudowano ten nowy obiekt, no to Stal Nysa w latach 90. grała w byłej sali kinowej i tam też był no, niezwykły kocioł. Miałem jeszcze okazję być no, ze świętej pamięci tatą moim z Kazimierzem Płomień Sosnowiec na jednym ze spotkań właśnie w Nysie. Wiem ci szczerze, tak, to faktycznie czułem się jakbym był na, nie wiem, takiej, nie wiem, Żyleta chyba jest najbardziej taką znaną trybuną w Polsce na Legii, no to chyba, no czułem się po prostu tam budynek po prostu chodził. Miałem wrażenie, że to wszystko po prostu za chwilę się wywróci do góry nogami, także tak, to trzeba przyznać, że w Zawierciu jest fantastyczna atmosfera i wcale się nie dziwię, że jest to że jest to argument, który też się przemawiał. Tym bardziej, że Zawiercie robi w zasadzie progres rokrocznie, małymi kroczkami zbliża się, powiedzmy, powstał naprawdę kilka lat temu fajny ośrodek do grania w siatkówkę z fajną halą, z fajną bazą kibiców, ze świetnymi social mediami, które i no też sportowo cały czas gdzieś tam idzie do przodu. No, w zeszłym roku było to czwarte miejsce, no ale 2 lata temu brązowy medal, także. Także no, życząc jak najlepiej, oby więcej takich pasjonatów jak Kryspin Baran i ludzie w Zawierciu, bo to no, no, przez to ta siatkówka żyje i ma się dobrze w naszym kraju. Mam takie pytanie od jednego z twoich kibiców, czy nie żałujesz odejścia z Zaksy w 2019 roku? Mając w perspektywie to, że no, trzykrotnie zdobyli Ligę Mistrzów z rzędu, także to myślę, że pod tym kątem jest to pytanie. Wiesz co, kurczę, nie żałuję. Wiesz co, pojechałem, zobaczyłem też, jak jest za granicą. Okej, trafiłem tam, trafiłem średnio, bo przegrałem tą rywalizację z Simonem, złapałem kontuzję, potem COVID, ale wiesz co, zobaczyłem, jak tam jest. Nie żałuję. W Kędzierzynie spędziłem super 3 lata. To były takie 3 lata, co zacząłem walczyć. Trafiłem do topowego zespołu, który walczył o medale. To tam się naprawdę też sporo nauczyłem, bo Zaksa jest mega, mega zespołem profesjonalnym. Tam jest też wszystko dopięte.
na ostatni guzik. No ale chciałem coś wtedy na tamten moment zmienić. A właśnie, czy, bo teraz już odchodzi od takiego przekonania, że jak jesteś dobrym siatkarzem, to musisz koniecznie zaliczyć Ligę Włoską. Mówię o Polakach. Jeżeli jesteś dobry, to grasz w PlusLidze, bo nie musisz się nigdy ruszać. Zgodzisz się z tym? Wiesz co, teraz w tym momencie no, ta nasza PlusLiga jest tak mocna, że naprawdę no, nie trzeba moim zdaniem już wyjeżdżać, bo powiedzmy no, wyrównała się z Włoską, a myślę, że nawet w tym momencie jest lepsza, co pokazują ostatnie Ligi Mistrzów. Zgadza się. Jest troszkę za dużo zespołów, jakby myślę, że można by ją troszkę zmniejszyć, tą PlusLigę, no ale 12, no, mamy co 14? mamy i Co byś preferował? ja bym myślę 12 zrobił, tak jak jest we 12. Włoszech. 12 byłoby to z korzyścią dla większości klubów. No i zawodników Aczkolwiek. przede wszystkim. Dokładnie, dokładnie. A czy jest takie miejsce na świecie, w którym chciałbyś zagrać? Właśnie jakieś Chiny, Japonia? Czy Kura się gdzieś tam nie chce wyciągnąć do Ligi Japońskiej, żebyś sobie poatakował z prawego? Tak jak Simon zresztą w Korei. Może jeszcze coś kiedyś trafi, że te azjatyckie kierunki myślę, że chciałbym spróbować, aczkolwiek mam taką pozycję, że no, nie biorę raczej środkowych w azjatyckie kraje. Okej, okay, no teraz w Chinach byli środkowi ze Maxwell Stanów. Hall chyba. Tak. Więc oni tam byli, no to japońskie ligi to ze środkowych to jest tylko Muserski, ale on gra na ataku, więc No tak. jeśli byłaby taka możliwość, na pewno bym rozważył. Byłoby to coś ciekawego w moim życiu. Mam dwa ostatnie pytania. Jedno jest od jednego z swoich kolegów. I Aż myślę, że. Powiedz mi, jaki jest twój ulubiony strój na powrót z kadry? I tu taka podpowiedź, 2015 rok Iranu. jaki jest. Jaki jest twój ulubiony strój na powrocie z kadry? I czy możesz od razu powiedzieć, o co chodzi, bo no, ja wiem, ale na przykład fani nie wiedzą, a być może chcieliby się dowiedzieć. No to był mój pierwszy wyjazd tak naprawdę za granicę z kadrą seniorską i wracaliśmy z Iranu do Polski i Michał Kubiak napisał na grupie, chyba po angielsku napisał, że ciuchy na wyjazd, free czy coś takiego. Ja to zrozumiałem tak, że free to można się w prywatę ubrać i wychodzimy na wyjazd, wychodzimy do samolotu, a ja w dżinsikach, w t-shircie normalnym, chłopaki wszyscy w kadrowych rzeczach. Musiałem szybko lecieć się zebrać. Ale powiedz, że ja mam inną wersję. Mam mianowicie, że byłeś bez rękawników z napisem Kalifornia i w spodenkach plażowych. Tak byłem? Kurczę, aż tak to nie pamiętam, ale wiem, że na pewno byłem. Wiem, że coś Okej. takiego. Może, nie wiem. Okej, no Ale to. też ta Kalifornia mi teraz się przypomina, może tak było. Wieniu, no i ostatnie pytanie, które zadaję wszystkim moim gościom, mianowicie, gdyby przyszło ci gościć kibiców siatkówki, co byś dla nich ugotował, upichcił w kuchni? O Jezus, jestem tak fatalnym kucharzem. Dla mnie gotowanie to jest najgorsza kara. Naprawdę? No nie, no, Dobra. no, nie. Ja wiem, pewnie jakiś makaron, jakieś pesto bym zrobił, bym dźwignął. No, pesto sam byś raczej nie zrobił, jak mówisz, że jesteś fatalny w gotowaniu. Nie, no to pesto Ale. to gotowe. Aha, super. Wiesz co, to chyba jednak fani nie będą zachwyceni. Okej, Dobra, jak to Wieniu. chodzi o Jeszcze raz, powtórz, proszę. rozmowę. To chodzi o rozmowę z panami, o spędzony Tu chodzi o. czas, a nie o Aha, no rozmowę. tak, oczywiście. Ale to na jedzenie przyjdzie pora później, tak, no zgadza się, to prawda. Wieniu, no dziękuję Ci bardzo za no, przyjemnie spędzoną godzinę. Życzę Ci no, powrotu do zdrowia, do pełni sprawności, żebyś mógł nas cieszyć swoją grą. W imieniu kibiców również życzę Ci wszystkiego dobrego. No i mam nadzieję, że no, w przyszłym tygodniu się spotkamy na Wagnerze, także mam nadzieję. Jeszcze nie jestem pewien, bo złożyłem wniosek o akredytację, ale jeszcze jest rozpatrywany, także jeszcze raz wszystkiego dobrego i cóż, no, powodzenia. Dzięki Piotrek, trzymaj się. Cześć, hejka.